Cześć! Dzisiaj sobie porozmawiamy o gitarowym micie numer jeden. O błędnym przeświadczeniu, które żyje i ma się dobrze wśród gitarzystów. I nie tylko gitarzystów, bo wśród wszystkich muzyków. A które moim zdaniem jest bardzo szkodliwe i przeszkadza muzykom w osiągnięciu takiego poziomu, jaki spokojnie mogliby mieć w przysłowiowym małym palcu. A mianowicie jest to mit naturalnego, wrodzonego talentu. Czy istnieje coś takiego jak talent? Że ktoś się rodzi i go ma, a ktoś się rodzi i go nie ma, i ten, kto go nie ma, nie może nigdy osiągnąć takiego poziomu gry czy jakiejkolwiek innej umiejętności muzycznej, jak ta osoba, która urodziła się z tym talentem. Otóż jestem tu po to, żeby ci powiedzieć, że naturalny, wrodzony talent nie istnieje. Nikt nie rodzi się z talentem. To jest największy mit, jaki funkcjonuje wśród muzyków. Już wyjaśniam dlaczego. Lepszym określeniem, którym powinniśmy się posługiwać, jest potencjał. Wszyscy rodzimy się z potencjałem. Wszyscy mamy w sobie potencjał do tego, żeby osiągnąć coś, na przykład dobrą grę na gitarze, czy na jakimkolwiek innym instrumencie. I to jest o wiele lepsze określenie, dlatego że użycie słowa potencjał zakłada, że trzeba go w jakiś sposób wykorzystać. Trzeba coś z nim zrobić. Natomiast talent, tak się mówi, talent albo się ma, albo się nie ma. No bo często widzimy czyjeś umiejętności i mówimy, o, ten ma talent, jeśli dobrze gra, a jeśli ktoś, tak powiedzmy, że jest słaby, to mówimy, no on czy ona nie ma talentu. No ale co to jest ten talent? To jest tylko to, co my obserwujemy w tej chwili. Widzimy, że ktoś gra dobrze, to mówimy, ma talent, gra źle, nie ma talentu. Czyli można powiedzieć, że talent to jest uzewnętrznienie umiejętności muzycznych. Bo my widzimy, słyszymy jakieś umiejętności i nazywamy to talentem. No ale skąd się wzięły te umiejętności? No wzięły się stąd, że ktoś wykorzystał ten swój potencjał, zaczął ćwiczyć i osiągnął ten poziom, który, kiedy go widzimy, nazywamy talentem. Takie trochę masło maślane, ale talent to jest efekt wykorzystania swojego potencjału. To, co my nazywamy talentem, uzewnętrznia się proporcjonalnie do ilości i jakości czasu spędzonego na ćwiczeniu. Czyli zależy bezpośrednio od tego, ile ćwiczymy i jak ćwiczymy. A nie, że ktoś się rodzi z talentem, a ktoś nie. No bo gdyby było tak, że rodzimy się i albo mamy talent, albo nie mamy, albo mamy jakąś określoną ilość i ktoś ma więcej od nas, a ktoś ma mniej, to jaki efekt dawałyby ćwiczenia? To nikt nie mógłby ćwiczyć po to, żeby stać się lepszym. A tu jednak trenujemy ostro, ćwiczymy i tego talentu nam przybywa, jak się okazuje. Ten poziom talentu jest zmienny, bo albo możemy ćwiczyć i on pójdzie do góry, albo możemy zaniedbać ćwiczenie i to, co umiemy, nawet spadnie jeszcze bardziej. Więc tłumaczenie sobie swojego aktualnego poziomu tym, że ktoś ma więcej talentu z natury, od urodzenia, a ja go nie mam, donikąd prowadzi, jest tylko destruktywne, jeśli chodzi o naszą grę na gitarze. Tak nawiasem, to takie oskarżenia pewnie rzucają te same osoby, co nie dały łapki w górę pod tym filmikiem. Tak, żeby było jasne, talent to jest to, co potrafisz w tej chwili, a potencjał to jest to, co jest możliwe do osiągnięcia. Więc to nie jest tak, że każdy ma jakąś tam określoną ilość talentu, niesprawiedliwie rozdystrybuowaną przez ślepy los, tylko naprawdę na ten poziom talentu można wpłynąć. Ale dlaczego myślenie w tych kategoriach jest takie szkodliwe? No wiadomo nie od dziś, że sposób, w jaki się o czymś myśli, nastawienie mentalne, wpływa na rzeczywistość fizyczną. Jeśli ty myślisz, że jesteś za stary albo nie urodziłeś się z talentem, to prawdopodobnie nawet nigdy nie spróbujesz tak ćwiczyć, żeby osiągnąć te rezultaty, które gdzieś tam w twojej głowie istnieją jako niemożliwe. Taki poziom gry z etykietą nie na ilość talentu, jaki ja posiadam. Czyli na samym starcie już jest założenie, że ten poziom jest niemożliwy do osiągnięcia, zatem po co w ogóle próbować? No i w ten sposób ten gitarowy mit szkodzi osobom początkującym, którzy jeszcze nie osiągnęli wysokiego poziomu gry. Odbiera im to wszystkie chęci do ćwiczenia, jakiekolwiek ambicje, żeby stać się lepszym, no bo skoro i tak nie mają talentu, to nie ma sensu ćwiczyć. Ale ten mit może też być szkodliwy dla osób, które już osiągnęły wysoki poziom gry i grają bardzo dobrze. W jaki sposób? Wyobraź sobie, że poświęciłeś lata ciężkiej pracy, mnóstwo wyrzeczeń, każdą wolną chwilę spędzałeś na ćwiczeniu gry tak, żeby osiągnąć ten poziom, przy którym jesteś, który naprawdę robi wrażenie. I to jest twoja zasługa, bo sam sobie zapracowałeś na to, żeby być na takim poziomie. A ktoś powie o tobie, ty masz talent, to tobie jest łatwiej. I gdzie te wszystkie lata ćwiczeń? No, mi się wydaje, że to jest takie dość niesprawiedliwe wyjaśnienie tej sprawy. Ale być może dlatego ten mit tak dobrze funkcjonuje, bo lenistwo każe nam wymyślać wymówki i usprawiedliwiać się nimi, kiedy nie gramy na tym poziomie, na którym chcielibyśmy grać. Więc może zamiast wierzyć w to, że jeden ma talent, drugi nie ma talentu, to po prostu lepiej siąść i zacząć ćwiczyć. Ale co najważniejsze, nie wierz w to,
że nie masz talentu, więc nie możesz czegoś osiągnąć. Może teraz nie jesteś na takim poziomie gry, na jakim byś chciał, ale masz potencjał i wystarczy go wyćwiczyć, wykuć, a zanim się obejrzysz, to wszystkie sweepy, tappingi, improwizacje i kto wie, co tam jeszcze będziesz miał właśnie w jednym palcu. No, to tak z grubsza, bo o tym można rozmawiać długimi godzinami. Pewnie można byłoby książkę o tym, na pewno można o tym książkę napisać. Pewnie już jakaś jest na ten temat. Bardzo chętnie przeczytam twoją opinię na ten temat w komentarzu. Oczywiście nie trzeba się ze mną zgadzać. Możemy sobie grzecznie podyskutować. Już sobie wyobrażam, jak ktoś zaraz pisze, a co ze słuchem absolutnym? No racja, niektórzy rodzą się ze słuchem absolutnym, a inni nie. I czy to nie jest talent wrodzony? W sumie to dobry temat na inny filmik, ale tak tylko wspomnę, że ten słuch absolutny wcale nie jest taki przypadkowy, bo bardzo dużo zależy od tego, w jakim środowisku się dziecko rozwija od najmłodszych lat życia, a nawet przed urodzeniem, jaki ma kontakt z muzyką. Ale nie tylko, bo są też przypadki dorosłych osób, które nabyły słuch absolutny, a nie urodziły się z nim. No i chyba dzisiaj na tym skończymy. Nie zapomnij dać tego lajka. Pamiętaj, że jest za darmo. Nie wymagam od ciebie ani PLN, ani USD. To jest jedyna waluta, na jakiej mi zależy. Do następnego.